Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy, ta niesamowita, dziwna, abstrakcyjna konstrukcja wynika z tego, że nie mam takiej przejścióweczki tutaj, żeby sobie przykręcić mikrofon, ale będę musiał takową kupić i znaleźć i planuję to zrobić już przy następnym odcinku, więc damy radę. Mam nadzieję, że tutaj ta instalacja artystyczna nie będzie wam jakoś wyjątkowo przeszkadzała. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiem wam o tym, w co teraz gram. Jest taki powrót cyklu, który kiedyś był dość często na kanale, ale w ogóle cykle, które nie było od dawna na kanale, teraz będą powracały, mam trochę więcej czasu w końcu. I słuchajcie, to będzie takie będą mikro recenzje, po prostu moje wrażenia z gier, które ostatnio ogrywam. Dobra, lecimy. Słuchajcie, grałem ostatnio dość sporo w Live Alive, bo byłem na wyjeździe na Prime i tam sobie w przerwach pykałem w Live Alive. Ja w momencie, w którym zrobiłem dla was recenzję tej gry, no to ukończyłem tą główną linię fabularną i przez Xenoblade Chronicles 3 po prostu już odłożyłem. Mówię, dobra, zobaczyłem napisy końcowe, jest okej, to już starczy. Ale ktoś kiedyś na Discordzie, na którego was w ogóle serdecznie zapraszam, Discord do Diabła z grami, macie link w opisie, powiedział mi, kurde, a wiesz, że jak jeszcze raz potem odpalisz grę, to będziesz grał za pomocą bossów. A w ogóle to miał być spoiler. No, to tak czy trochę wam teraz pospoileruję, ale gra już wyszła jakiś czas temu, więc jak nie chcecie, to możecie przewinąć kawałek dalej. No i słuchajcie, w momencie, w którym skończymy tytuł, jakby rozpoczynamy grę od tej złej strony. Jest taki bardzo krótki chapter, w którym ożywiamy naszym głównym złym tutaj bohaterów i cofamy czas, żeby w sensie bossów, tak, i żeby pokrzyżować plany naszym bohaterom. Jest to zajebisty patent, słuchajcie, naprawdę świetnie mi się grało tutaj za pomocą ogromnych bossów zadających gigantyczne ataki i rozplaskiwanie naszych małych ludzików praktycznie o ziemię, nie? Live Alive to dla mnie jedno z największych zaskoczeń, jakie w ogóle były w tym roku. Szczerze mówiąc, jak na razie, to jest to najlepszy japoński RPG, który się w tym roku ukazał. I to, no, moim zdaniem, nie? Ale no sorry, ale Xenoblade Chronicles 3 niestety nie ma do tej gry podjazdu, a myślałem, że będzie zupełnie inaczej. Świeci się. No, słuchajcie, i w momencie, w którym ukończyłem też ten chapter, okazało się, że można ostatni rozdział gry przejść każdą z postaci po kolei, a ja skończyłem jedną. No i jestem trochę teraz w kropce, nie? Bo mam ochotę na maksa grać w Live Alive, a są zajebiste premiery w tym miesiącu, o których muszę wam popowiadać. No ale wracając, słuchajcie, no to skończyłem Live Alive ninją, skończyłem ten dodatkowy chapter, w którym walczy się bossami i zacząłem tym wojownikiem MMA grać, tak? No ale na razie grę odłożyłem. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, Live Alive to taki old school, to remake bardzo starej gry, bodajże z końcówki lat 80. albo z początku 90., która się nigdy nie ukazała w Europie. Z doskonałym pixel artem, moim zdaniem jest to najlepsze 2D HD, jakie jest obecnie na konsolach. No i wam serdecznie tą grę polecam, tak? Tutaj mamy, wiecie, kilka rozdziałów. Jest ninja, jest cowboy, jest zawodnik MMA, jest starożytny chiński wojownik i kilku jeszcze innych. I no, o Boże, świetna gierka, nie? Aż się napiję z tej okazji. Kawusi. Moi drodzy, kolejny tytuł, który dla was przychodzę, w sensie, który dla was przychodzę, który ogrywam, to demo Valkyrie Elysium. Miał być z tego materiał z pierwszymi wrażeniami, miała być później recenzja, jednak niestety, kurczę, nie udało mi się dostać kodu do gry. Nawet myślałem nad tym, żeby ją kupić, ale to byłby zakup na zasadzie, że będzie leżało na półce i czekało, nie? Aż będę miał czas, więc się troszeczkę wstrzymam z tym tytułem, jednak słuchajcie, po demie muszę powiedzieć, że jestem dość pozytywnie nastawiony, poza paroma mankamentami, o których wam powiem. Gra bazuje na nordyckiej mitologii, ja nigdy przedtem nie grałem w żadną z poprzednich części tej serii, tak jak przy tym był Valkyrie Profile. Słuchajcie, gra jest action RPG-iem, w którym będziemy naszą Walkirią za pomocą lekkich ataków, mocnych ataków, za pomocą magii oraz możliwości przyzywania takich, wiecie, duchów jakby, które będą walczyły u naszego boku. To ma pewnie jakiś tam później związek fabularny, jak demo o tym nic nie mówiło. Będziemy walczyli, słuchajcie, z kolejnymi hordami przeciwników w takich dość małych, korytarzowych planszach. Jednak gra wygląda naprawdę zajebiście, bardzo mi się podoba grafika, taki styl. Kolory są takie delikatnie wyprane i wszystko jest lekko muśnięte cel shadingiem, co naprawdę robi robotę moim zdaniem. System walki jest mega przyjemny. Nie wiem, czy to dlatego, że czy to zasługa wibracji w DualSense, czy może faktycznie tak dobrze jakoś tam się bije, ale walczyło mi się naprawdę, słuchajcie, przyjemnie. Jest dużo kombosów, jest dużo przeróżnych możliwości
atakowania naszego przeciwnika. Mamy, nasza bohaterka ma też taki hak, którym będzie mogła się do przeciwników przyciągać, co jest mega fajne moim zdaniem. No, a sama gra, słuchajcie, no co, no lecimy naszymi korytarzowymi poziomami i lejemy kolejnych przeciwników, tak? Na końcu dema jest ogromny boss, który wyglądał świetnie, robił naprawdę, na moim zdaniem, dobre wrażenie i tylko nas stawia optymistycznie do zakupu tego tytułu. Jednak to, co mi się nie podobało na maksa, to system sidequestów. Mianowicie, w grze podczas przechodzenia, podczas przechodzenia demo, słuchajcie, znalazłem sidequest, że tam mam jakiś pierścionek oddać, nie? No to dobrze, poszedłem go oddać, po czym gra mi dalej mówiła, że musisz wypełnić wszystkie sidequesty. No to dobra, no to mówię, kurde, nie mam żadnych sidequestów odpalonych, nie? No to się okazało, że muszę włączyć starą misję, znaleźć na mapie sidequest, wziąć go, ale to nie wszystko, i dokończyć jeszcze raz tą starą misję. Nie ma czegoś takiego, że po zdobyciu questa możecie sobie przełączyć te questy w trakcie wykonywania jakiegoś zadania. I to jest moim zdaniem totalna lipa, bo wyszło na to, że w jedną planszę przychodziłem o dwa razy zbyt wiele, niż miałem ją przychodzić, nie? No, ale sama gra, kurczę... Ja rzadko, słuchajcie, gram w demka, ale demka mają w sobie, damy, coś takiego magicznego jeszcze z czasów pierwszego PSX-a, nie? Że jesteśmy ciekawi, co będzie później. No dobra, lecimy dalej, żebym się nie pogubił. Był Live Alive, był Valkyrie Chronicles, a teraz czas, moi drodzy, na Demon's Souls. Jest to tytuł, w który może nie teraz gram, ale w który pograłem w momencie, w którym kupiłem PS5. Zaraz muszę sprawdzić, czy je nagrywa, bo mam z tym ciągle schizę, nie? Tak, już miałem chyba dwa razy w historii tego kanału sytuację, że się produkowałem 40 minut i się okazało, że nic nie jest nagrane, nie? Dobra, wracając, Demon's Souls. Słuchajcie, jest to tytuł, który ja wielokrotnie ukończyłem na PlayStation 3 jeszcze, będąc na fali Dark Soulsowego szaleństwa, postanowiłem ograć też Demon's Souls. Podobało mi się bardzo i powiem wam tak, no... W momencie, w którym kupiłem PS5, uznałem, że to jest obowiązkowe, żebym zakupił sobie ten remake gry. No i byłem na początku mega mocno zachwycony. Słuchajcie, graficznie to jest totalny wypas, tak? Wręcz odlot, bym powiedział. Jednak jest to po prostu remake, nie? Więc jeżeli ktoś znał ten tytuł, no to powiem wam tak, no ten taki zachwyt pierwszy przyszedł mi po 5-10 godzinach, nie? Pokonałem kilku pierwszych bossów, tych co łatwiejszych, poprzechodziłem kilka pierwszych etapów plansz, bo tam mam bodajże 6 światów albo 5, to nie jest gra z otwartym światem jak Elden Ring. I tam możemy sobie, wiecie, odblokowywać kolejne jakby warstwy tego świata, w sensie kolejne, nie wiem, porcje jego, tak? Bo to odkryłem kilka takich właśnie elementów, poziomów, no i przestałem dlatego, że totalnie wiem, co będzie dalej. I ta gra po prostu poczeka sobie wesoło, aż będę miał po prostu więcej czasu, nie? I pogram sobie w nią na spokojnie. No i też nie ukrywam, że DualSense robi raz, że mega robotę, a dwa, że to jest tak chyba naprawdę pierwszy tytuł, który odpaliłem na PS5, w którym autentycznie czuć ten next gen, nie? Szczególnie właśnie dzięki DualSense'owi. No i grafika naprawdę wygląda świetnie, nie? Tu akurat nie ma co gadać. Moi drodzy, kolejny tytuł to Nier Automata. I w momencie, w którym wam teraz to nagrywam, to jestem dopiero po przejściu prologu, ale kiedy wy to oglądacie, na pewno jestem dużo dalej, ponieważ nie ukrywam, że będę chciał zrobić recenzję Nier w miarę możliwości szybko, nie? Powiem wam tak, no początek gry urwał mi głowę, ja na maksa czekałem, aż ta gra ukaże się na Nintendo Switch, ponieważ przy przychodzeniu takich, wiecie, dużych tytułów lubię mieć ten komfort, nie? Grania wszędzie, zawsze, cały czas. I tak pewnie będzie z tą grą, słuchajcie, no gra zmienia styl co chwila, tak? Raz jest to szmap, raz jest to shooter na dwie gałki, w sensie wiecie, co chodzi. Raz jest to wręcz run and gun, tak? Raz jest to slasher. Bardzo interesujące połączenie, piękna muzyka, słuchajcie. Starcie z bossem, które miałem, było przepickie. Tym na końcu tego prologu, no i ciśniemy dalej, nie? Zobaczymy. Tutaj ja już się kilkukrotnie spotykałem z opinią, że jest to jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały, więc tym bardziej jestem ciekaw. No ale słuchajcie, te wszystkie gry fajnie, tutaj jest wszystko spoko, miło, milusio, wesolusio, ale ja totalnie przepadłem w Cyberpunk 2077 i to tak przepadłem na amen, nie? Mianowicie, kurde, ta gra mi się śni po nocach, o tej grze myślę w momencie, w którym nie gram. I no co, specjalnie, słuchajcie, czekałem z zakupem Cyberpunka do nabycia PS5, do ukazania się tych ostatecznych patchy i do możliwości grania w ten tytuł, że był taki, jak sobie go twórcy założyli, tak, a nie tak, jak byśmy chcieli, żeby był i byśmy się wkurzali. No, słuchajcie, jestem zachwycony, nie? Oczywiście gra jest tym,
Ja się czuję, jakbym już grał w tą grę wielokrotnie, no bo mamy tutaj, wiecie, jeżdżenie samochodem lub motorem od znacznika do znacznika, usprawnianie swojej postaci. Mamy też elementy tego, może looter shootera, jak na przykład Borderlands, ponieważ po zabiciu przeciwników wypadają z nich ogromne ilości sprzętu. Taki, wiecie, GTA połączone z Deus Exem, połączone trochę z Borderlandsami. Kurde, fajnie się w to gra, słuchajcie, naprawdę ten klimat Night City mnie wciągnął bez reszty. Ja tutaj raz jestem policjantem, raz tutaj działam na rzecz gangów, wow. Ogólnie rzecz biorąc, dotarłem do momentu, w którym musimy spotkać się z tą córką gościa, który został zabity. Tak idę, wiecie, klucze trochę, żeby nie walnąć jakieś gafy, ale też no, mam świadomość tego, że gra już się ukazała jakiś czas temu i pewnie większość z was ją poprzechodziła, moi drodzy. No więc teraz mam jakąś misję właśnie z tą córką jego i tam jest napisane, że w momencie, w którym odpalę tę misję, to potem będę miał problemy, żeby powrócić do poprzednich jakby etapów gry, nie? Nie wiem, czy jestem daleko w fabule, czy nie. No mam nabite w Cyberpunku około 50 godzin, co jest dużo jak na mnie, jak na tak krótką ilość czasu, jak mam tę grę. No i czyszczę mapę na tą chwilę, tak? Czyszczę mapę, robię znaczniki, robię kontrakty. Troszkę mnie wczoraj wieczorem, jak grałem w Cyberpunka, już to zmęczyło. Ale to dobrze i sprawi to, że pchnę po prostu fabułę niedługo do przodu. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno graficznie, jak i gameplayowo gra jest dla mnie bombowa, nie? Ja wiem, że się będą ludzie tutaj sadzić, że o Boże, ta grafika no nie jest taka do końca. Kurde, na PS5 w HDR-ze w 4K wygląda dobrze, bardzo dobrze wręcz momentami. Ten ray tracing robi robotę, słuchajcie. No i co? System jazdy jest zajebisty, klimat, jeszcze raz klimat, no naprawdę... Jest to gra, której chyba potrzebowałem od jakiegoś czasu, potrzebowałem tytułu, który mnie tak weźmie, szarpnie mną i powie, patrzyka, jestem zajebista. Miałem taki, wiecie, niesmak po Xenoblade Chronicles 3, bo liczyłem, że to będzie taki tytuł, jednak no niestety się do końca nie sprawdziło to. Czy ja w coś jeszcze gram, moi drodzy? Powiedziałem wam o Nier, o Cyberpunku, o Xenoblade Z2. Oliva Life i o Valkyrie, więc to tyle w sumie, nie? Teraz się będę głównie skupiał na Nierze, tak? Żeby go, tak jak mówiłem, żeby go skończyć. No ale też nie będę tutaj ściemniał, że nie będę odpalał Cyberpunka dość często, bo będę to robił, bo bardzo go lubię. No, no i co, moi drodzy, to było na tyle. Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z grami. Smacznej kawusi, miłego dnia i w ogóle o... Nara.